Cześć wszystkim, dzień dobry, ja jestem Ola, witam Was gorąco na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z tagiem książkowym, noworocznym, The New Year Book Tag 2023. I ja wiem, że już styczeń się powoli zbliża ku końcowi, ale ja wyznaję zasadę, że w sumie można jeszcze do końca tego miesiąca powoli te plany odsunąć, powoli sobie jeszcze wszystko rozłożyć w czasie, żeby się jakoś za bardzo nie stresować postanowieniami. Ja też sama jakichś mega postanowień na ten rok nie robiłam. Ale myślę, że tutaj też w tym tagu jest jedno takie pytanie, które do tego nawiązuje, więc nie będę nic spoilerować i myślę, że bez zbędnego przedłużania zapraszam Was dalej. Oczywiście link do tagu, jakby do odpowiedzi na ten tag, który znalazłam w internecie znajdziecie na dole. Moje tłumaczenia są takim luźnym tłumaczeniem pytań właśnie z angielskiego. Natomiast widziałam też, że Karateusz robi ten tak, właśnie go niedawno dodała i ona ma trochę inne pytania. Trochę inaczej je przetłumaczyła, ale wszyscy wiedzą o co chodzi, to jest ten sam tak. Oczywiście do Karoliny też was gorąco zapraszam. I myślę, że pierwsze pytanie, ile książek planujesz przeczytać w 2023 roku? Trochę ambitnie podeszłam do tego pytania i do tego celu na ten rok, ponieważ za pierwszym moim pomysłem było 100 książek. I żebyście znali tego genezę. Ja co roku dodaję sobie dodatkowe książki w stosunku do tego, co przeczytałam w poprzednich latach. W ogóle pierwszym rokiem, kiedy zaczęłam tak mocno liczyć książki na Goodreadsie, bo wcześniej też liczyłam papierowo, to sobie tam, chyba to był 2019, tak mi się wydaje, no i tam było 52 książki. Po czym przeczytałam chyba tych książek trochę więcej. E, wydaje mi się, że chyba około 60 ich było, i na następny rok dałam sobie tych książek 70. Albo teraz mogłam coś pomylić z latami, ale w każdym razie zawsze jest tych książek więcej. A że w ubiegłym roku miałam postanowienie przeczytać książek 70, a przeczytałam ich chyba 76, to stwierdziłam, że 80 to tak trochę będzie za blisko tej liczby, którą, sobie właśnie, którą udało mi się uzyskać w poprzednim roku. A znowu 90 to tak już no dobra, to czemu nie 100? I dałam sobie najpierw 100, ale później edytowałam to yy, właśnie wyzwanie na Goodreadsie, bo stwierdziłam, że chyba 100 książek to ja jednak nie da rady przeczytać, a potem będzie mi przykro. Ja wiem, że to jest głupota, bo to tylko jest dla mnie robione, a nie, nie są to żadne wyścigi, ale stwierdziłam, że będzie mi potem przykro, więc trochę lepiej przekroczyć ten yy, cały challenge, niż go nie zrobić, tak mi się wydaje. I to są tylko liczby. Dla mnie to jest motywacja do tego, żeby czytać więcej. Ja lubię sobie odklikiwać te książki na Goodricie, lubię sobie ten cały pasek udostępniań, właśnie widzieć. I też czasami denerwuję, nawet, że których, niektórych książek nie ma na Goodricie, właśnie tych, które przeczytam i one mi się nie wliczają do tego paska. No jakoś to przeżyję. Ale właśnie dla mnie to jest dużo, dla kogoś to może być mało, dla kogoś innego może być to bardzo dużo. Zobaczymy, czy mi się to uda w tym roku zrealizować, ale na ten rok dałam sobie 90 książek. Kolejne pytania, pięć książek, których nie udało Ci się przeczytać w 2022 roku, ale w tym roku zdecydowanie je przeczytasz. I tutaj miałam trochę problem, bo ja się starałam właśnie w poprzednim roku mocno wyczytywać książki, które gdzieś tam chciałam przeczytać. Ja też y, rzadko robię takie długoplanowe plany, długoplanowe plany, y, żeby właśnie planować, co chcę przeczytać. I raczej sięgam, sięgam po książki i tak spontanicznie, ale udało mi się tych pięć książek tutaj znaleźć. Przede wszystkim chciałabym w tym roku, oficjalnie ogłaszam, że zrobię, chciałabym zrobić reelit ani z Zielonego Wzgórza, bo zbieram się już do tego bardzo długo. Mam ładne wydanie, którego Wam teraz nie pokażę, bo nie chcę tutaj wstawać i e, go tutaj przynosić, bo ono też jest u góry na regale i bym pewnie po nie nie sięgła teraz. E, Wkleję Wam może tutaj okładkę, o które wydanie mi chodzi. I mam też to nowe właśnie z tym nowym tłumaczeniem, które dostałam na urodziny w maju. I tak, tutaj się decyduję, że na pewno zrobię relit w tym roku. Kolejna książka, to też jest książka, o której wymówiłam w planach na ten rok w tym filmie 12 książek na 2023. To jest jakaś książka Zafona. I tutaj też się deklaruje, że chciałabym na pewno przeczytać grę Anioła, czyli właśnie drugą część tej całej serii cmentarzystka zapomnianych książek. Mam nadzieję, że głupoty tutaj teraz nie palnałam i że tak się właśnie ta seria nazywa. Następna to jest takie trochę oszukaństwo z mojej strony, bo tutaj jest bardzo e, wypisana przeze mnie mrożna materia e, Blake'a Croucha e, i o tej książce też wam mówiłam w zeszłym roku, bo właśnie polecała mi ją Julia, moja koleżanka, e, i ja już tę książkę zaczęłam czytać. Jestem w 27%, ale jeszcze nie przeczytałam, więc zawsze może, może jej nie skończę. Ale to jest plan na coś, co bym chciała koniecznie w tym roku właśnie skończyć. Następna książka to jest Są, jest, to są Miedziaki. Boże, ale sobie napisałam beznadziejnie imię. Nie wiem, jakie imię sobie tutaj napisałam, ale nazwisko jest Whitehead, autora. Taka czerwona książka, oczywiście wszyscy pewnie doskonale kojarzycie. Tę książkę kupiłam od Ali, też mojej książkowej koleżanki Laoszy, właśnie też w maju, jak u niej byłam w Warszawie. No i też ona stoi dość długo u mnie na półce i też czeka na to, żeby właśnie po nią sięgnąć. I ostatnia książka, którą tutaj sobie wymieniłam, to jest... Jakiś klasyk, bo tak pomyślałam sobie, że w tamtym roku trochę tych klasyków było mało i myślę, że będą to albo Wichrowe wzgórza, które co prawda już czytałam, ale niewiele z nich pamiętam, albo Jane R., do której y, trochę mi bliżej, ponieważ y, właśnie w trzynastej opowieści y, Diana Setterfield tam mocno jest, y, jest mocne nawiązanie właśnie do Jane R. i myślę, że fajnie było znać kontekst. Nawet już po lekturze, tak? Ale fajnie by było wiedzieć. Kolejne pytanie w tagu. Po jaki gatunek chcesz więcej sięgać w tym roku? Po żaden. Ja w tym roku planuję różnorodność tutaj zapoczątkować na moim kanale. Chciałabym, żeby się więcej różnych gatunków u mnie pojawiało i nie chcę się znowu zamykać w jakimś w jednej bańce. Tak jak się kiedyś zamknęłam w fantastyce, to teraz bym chciała właśnie się otworzyć i jak najwięcej nowych gatunków poznawać. Jeśli bym miała tak tutaj sugerować, to myślę, że będę szła w stronę literatury pięknej, ale literatura piękna to jest taka wielka bańka, że tutaj trochę trudno się jakby zdecydować na coś bardziej tak szczegółowo. Kolejne pytanie trzy niezwiązane z czytaniem cele na ten rok. No i właśnie to jest to, o czym Wam wspomniałam na początku filmu. W tym roku zdecydowanie chciałabym się nauczyć szydełkować. Już jestem nawet zapisana na kurs online szydełkowania. Co prawda, ja się jeszcze zastanawiam, czy to będą druty, czy to będzie szydełko. Na razie jestem zapisana na kurs szydełkowania. Na drutach kiedyś robiłam, mama mnie uczyła, ale bardzo, bardzo na szczęśliwym etapie to stanęło, bo też e, chyba miałam złe druty, tak mi się wydaje. Za cienkie. I trochę mi to zeszło. To jest jakby pierwszy cel. Kolejnym celem moim na ten rok jest pojechanie na jakąś fajną wycieczkę, najlepiej w jakąś stolicę europejską. Myślę, że mógłby być to Paryż, ale nie wiem. Zobaczymy, czy takie plany w tym roku wypalą. Na pewno chciałabym jakieś takie city break zrobić w tym roku. Zobaczymy, czy to się uda. I kolejną moją taką rzeczą, którą bym chciała w tym roku osiągnąć, takim moim kolejnym celem, jest poznanie większej ilości ludzi. Chciałabym po prostu więcej ludzi w tym roku poznać niż w poprzednim, co prawda, w poprzednim. Roku też tych ludzi było całkiem sporo, ale chciałabym właśnie mieć więcej takich znajomych. I tyle. E, następne pytanie. E, jaka książka czeka na Ciebie najdłużej na przeczytanie? No i właśnie tutaj nawiązuję kolejny raz do tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli do książek Zafona. To jest chyba seria, która najdłużej stoi u mnie na półce. Ja kiedyś tak e, pod wpływem impulsu kupiłam wszystkie trzy tomy, które mi chyba brakowały. Wydaje mi się, że cień wiatru już miałam, a resztę sobie domówiłam tak. Razem, hurtem, żeby mieć wszystkie trzy, i one tak stoją, trzy i czekają. I myślę, że to jest zdecydowanie coś, co powinnam ruszyć. I może to już w lutym nadejdzie. Tak coś czuję, że to, że to będzie dobry moment, bo jak teraz, to znowu będę czekać rok. Jak nie zrobię tego teraz. I jedno słowo, jakim chciałabyś opisać ten nadchodzący rok, czyli w sumie już ten obecny rok. I ja tutaj trochę nagnę zasady, ale chciałabym, właśnie, żeby ten rok był rokiem bogatym w doświadczenia. Czyli w sumie wykorzystałam trzy słowa może takim obfitym, ale pomyślałam, że jak powiem bogatym, to to będzie brzmiało tak bardzo nawiązująco do pieniędzy, a nie o to mi chodziło. Chciałabym, żeby ten rok był bogaty w różnorodność, w nowe doświadczenia, w nowe hobby, w nowych ludzi, żeby właśnie jak najwięcej się w tym życiu moim działo, żeby też było ciekawie. I niestety ja jestem taką osobą, która ma słomiany zapał. Niestety, niestety, więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Ile tych moich nowych pasji i doświadczeń ze mną zostanie na dłużej. Co prawda, doświadczeń, no to wiadomo, zostaną ze mną zawsze, ale pasje to mogą być na chwilę, a później mogą się zmienić. I myślę, że tym pozytywnym akcentem pozytywnym w sumie to nie wiem, czy do końca on taki pozytywny był, ale uznajmy, że tak kończę ten film. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Jeżeli tak, to wiecie, co robić. No i co? Zapraszam Was na moje wszystkie kolejne filmy. Na razie.